ciach, leci. Czemu tam jest tak ciemno? Czemu tam się wyłączyło? Może nie włączyłeś. Jednym z filmów, które na pewno musimy nagrać, jest, żeby za nami się pokazał cały proces skramowy, opowiemy o tym, jak działa skram. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj opowiemy, jak nie działa. Albo co można zrobić, żeby nie działał. Albo jak działa nie skram. Co można zrobić, żeby nie działał. Odpowiedź na to pytanie, zawarte we wstępie, jest we wszystkich materiałach, znaczy w większości materiałów, które przygotowaliśmy do tej pory przez 5 lat prawie. Brakuje nam miesiąca do tego, żeby móc powiedzieć, że działałem 5 lat. Bo wiele materiałów, które opisujemy, tych pozytywnych, czyli tych skramowych i tych odstępstw od skrama, one zawsze mają jakiś pierwiastek takich właśnie rzeczy, które powodują, że skram nie jest skramem. Tak, nawet jak mówimy, że tak to ma wyglądać, to zawsze tam dodamy, że a jak to będzie wyglądało inaczej, to się posypie. Więc spokojnie moglibyśmy powiedzieć, przejrzyjcie te 390 wpisów, 200 filmów, nie? I sam to wyciągnijcie tę informację, ale nie. Ale wyciągamy do Was pomocną dłoń i chcemy zrobić to w jednym 10-minutowym skondensowanym filmie, przechodząc z pamięci te wszystkie poszczególne elementy, ale nie idąc przez backlog, to absolutnie. Wyciągniemy ile? 10. Zabawmy się w dekalog. Zabawmy się. 10 rzeczy, które nie są skramowe. A się dzieją. Piękny okay. Tytuł filmu. 10 rzeczy, które są skramowe. Dobra. Dobra. To ja pierwszy, product owner jako kierownik zespołu. Okej. Okay. Czyli wspieram wymagania, przychodzę do zespołu, mówię zróbcie to, planuję im na sprint, wrzucam na planowanie, tylko oni sobie, tak naprawdę ja im mówię, co zaplanowałem. No i jedziemy, nie? I każdy sprint ja jako product owner planuję, w międzyczasie zbieram nowe wymagania, opisuję może samodzielnie nawet, wrzucam zespołowi, mówię, że Krzysiek zrobi to, Ania zrobi tamto, Marek zrobi to, a jestem na urlopie, a to zrobi to ktoś inny. To i tak, tak to zrobisz. I generalnie bawię się jako product owner w kierownika zespołu. To uwaga, ja nie będę oryginalny. Druga rzecz, Scrum Master. Jako kierownik liniowy. Albo project manager. Whatever. Czyli klasyczna sytuacja w wielu miejscach, można to nazwać spokojnie klasyczną sytuacją, w której doświadczony project manager chce spróbować swoich sił i to jest dobra sytuacja, albo jest zmuszony przetransformować się na Scrum Mastera i to jest właśnie ta gorsza. No i nagle z tego podejścia, bardzo takiego powiedziałbym ustrukturyzowanego, w którym no mamy różne rzeczy, zarządzamy różnymi elementami, nagle musimy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, oddać stery w ręce zespołu. Czy to się uda? Czy to się udaje? Już kiedyś o tym pisaliśmy. Wiele razy chyba też podawaliśmy pewne statystyki z naszego doświadczenia wynikające, ile tych project managerów faktycznie tymi Scrum Masterami później dobrymi jest. Czyli taki project manager, taki ten Scrum Master, tak, który dociśnie zespół, żeby lepiej pracował, tak, albo wydajnie, albo tak, więcej, tak, jak tak, coś nie działa. To uśmiej tak, premię, no, jak coś tak, trzeba, no, znamy tematy. Dobra. To lećmy dalej. Ja też nie będę oryginalny, bo to jest jedna z rzeczy, których często mówimy, ale wydaje mi się, że jeżeli już jedziemy z dekalogiem, to zasługuje, czyli zespoły, które nie są zespołami. Dobra. Czyli mamy grupę osób, które robią coś i stwierdzimy, że ten Scrum to jest taki modny, to mogę, że weźmy i zróbmy z nich zespół Scrumowy. Nie? Tylko co z tego, skoro mamy dwie osoby, które tworzą na przykład grafiki dla klientów, jedna osoba, która zajmuje się, nie wiem, rozliczeniami, a dwie osoby, które dewelopują jakąś naszą aplikację wewnętrzną. I zróbmy z nich zespół. No to bez sensu. Nie? Zespół ma mieć wspólny cel, to zawsze mówimy. Jak nie mamy zespołu, to Scrum nam absolutnie nie zadziała i będziemy się męczyć z tymi wszystkimi rzeczami, które tam są. Dobra, to ja idę dalej. Pamiętaj, że rozpoczyna się już robić ciasno, bo to już numer 4, zostało tylko 6. Ale ja mam numer 4, czyli backlog. Nieczytelny albo zawierający zadania. Nieczytelny albo niedostępny. To tutaj te trzy punkty załatwimy. Niedostępny. To 4, 5 i 6. Niedostępny, czyli backlog, którego nie ma, albo jest na przykład w szafce w biurku product ownera, nie? Jeżeli ten product owner jest. Albo jest na dedykowanej tablicy w dziurze, która ma restrykcję dostępu i ma tam dostęp tylko project manager, product owner, project manager i prezes. Dobra, to jest niedostępny. Drugi nieczytelny, nie? Czyli randomowo ułożone elementy backlogu, które mają bardzo kiepski opis.
Nie, albo w ogóle go nie mają. Albo są tylko i wyłącznie jakimiś nagłówkami bez żadnej struktury i bez informacji na temat tego, co jesteśmy w stanie zrobić. No i w końcu trzecia rzecz, czyli backlog zawierający zadania, nie wymagania, nie? Czyli konkretne rzeczy do zrobienia, z którymi nie za bardzo jest jak polemizować, z którymi nie za bardzo jest jak... które nie za bardzo jest jak challenge'ować, bo tak naprawdę to jest konkretnie zrób to, co tu jest napisane, a jak chcesz zrobić coś innego, to idź do prezesa i mu to powiedz, że chcesz zrobić coś innego. Tylko przygotuj się na to, że jutro tutaj już nie będziesz pracował. To był numer 4. 5. Robi się ciaśniej, ale chyba damy radę. Ja teraz przypomniałem o takich sytuacjach, w których nie mamy produktu. Czyli na przykład zajmujemy się albo usługami, albo tylko już utrzymaniem jakiegoś systemu legacy, który nie jest rozwijany, tylko tak naprawdę operujemy tylko i wyłącznie na zgłoszeniach od klientów i no nie mamy produktu, nie mamy nic, co tak naprawdę moglibyśmy nazwać produktem i powiedzieć, że to jest coś, co chcemy wytwarzać, bo przypominam, że w podejściu z innymi w Scrumie chcemy robić rozwiązania, które są lepsze, lepiej dostosowane do tych wymagań, które powinny być wymaganiami, a nie zadaniami. Chcemy, żeby niekoniecznie to było taniej i szybciej, ale kurde, chcemy... No zabrałeś mi punkt. No ale dobra. Dobrze, no. Ale to możemy jak osobny. Możemy jak osobny to taniej i szybciej, bo w samym produkcie chodzi o to, że no chcemy coś zrobić po prostu lepiej, nie? Żeby było lepiej dostosowane do potrzeb, do... Nieperfekcyjnie. Lepiej. To jest właśnie tak, to słowo klucz. A jeżeli chcemy po prostu robić to, co jest do zrobienia, no to niekoniecznie ten Scrum się nada. A jeżeli nie mamy produktu w ogóle, to tym bardziej. Dlaczego patrzymy w kierunku Scruma, skoro jest tyle innych podejść, które mogą się sprawdzić lepiej? Szósta rzecz, szósta minuta. Zaanonsowałeś, ja podchwycę temat, dwa razy szybciej, dwa razy taniej. Nie? Czyli przeświadczenie. Mógłbym to ładnie połączyć z Agile Mindsetem, ale tylko rzucę to. Przeświadczenie, że wykorzystując jakąkolwiek inną metodykę, ale Scrum jest tutaj tym wzorcem, który został postawiony jako ten, który pozwoli osiągnąć właśnie ten efekt, dzięki któremu będziemy w stanie zrobić jakieś rzeczy szybciej i taniej. Nie? Co jest oczywistym, mógłbym powiedzieć bullshitem, ale nie chcę mówić brzydko, więc jest oczywistym nieprawdą, dlatego że tak jak powiedziałeś, my nie będziemy tworzyć rzeczy, które będą tworzone szybciej bądź taniej, tylko będziemy robić rzeczy, które będą lepiej odpowiadały na potrzeby naszego klienta, lepiej będą dopasowane do jego potrzeb i lepiej będą zadowalały jego potencjalnych odbiorców, nie? Kimkolwiek ci odbiorcy by nie byli. Podsunąłeś mi kolejny, na szczęście. A już miałeś problemy? Już miałem problemy. Naprawdę? Dawaj, 7. 7. Robimy rzeczy proste. Ale zbyt proste czy proste? Proste, albo powtarzalne, albo bardzo małe. Okej. Okay. Czyli zawsze to mówimy, a myślę, że za rzadko to... Piękne słowo. Za rzadko to chyba powtarzamy, że ten cały Scrum, ten cały Agile sprawdza się w długim okresie. Nie da się, nie ma sensu zbudować zespołu Scrumowego na 2 miesiące, a potem go rozmontować. Bo się ani nie zgra, ani nie pozna swojego produktu, ani... Nie do tego jest Scrum. Scrum służy do rozwiązywania złożonych problemów. Jeżeli nasz problem jest prosty i powtarzalny, typu, nie wiem, jesteśmy zespołem, który przygotowuje zestawienia i raporty, nie? Super. I one są powtarzalne, one są w różnych ujęciach i tak dalej, ale to nie jest żadna skomplikowana praca. Nie? To pytanie, czy pchać się w Scrum. Jeżeli jesteśmy zespołem, który realizuje proste zlecenia od klientów, mamy jakąś aplikację, sprzedajemy do klientów, klienci chcą kustomizacje, które polegają na tym, że deweloper spędzi 2 godziny, a tester godzinę, nie? Po tym, żeby to przetestować. No to pytanie, czy to musi iść w ramy skramowe. Czy rzeczy proste, powtarzalne, albo rzeczy, które są krótkie, czasowo do zrealizowania. Dobra, 8. Rzecz oczywista, ale muszę o nim powiedzieć. Brak wszystkich albo niektórych wydarzeń. To jest oczywista rzecz, nie? Najczęstszym wydarzeniem, którego nie ma, wszyscy wiemy, to jest retro. To już sprawdziliśmy organoleptycznie nawet. Które często jest uważane jako zło konieczne albo jako rzecz, którą spokojnie można wyrzucić, bo przecież mamy jeszcze dodatkowe godzinę czy półtorej, żeby zakodować coś. Ale no nie oszukujmy się, czasami nie ma daily, prawie wszędzie jest planowanie. Chyba nie byliśmy w organizacji, w której nie byłoby planowania, ale za to byliśmy w organizacji, w której planowanie było niecykliczne. Odbywało się w różnych momentach, w różnym czasie i niekoniecznie dawało to dobre rezultaty. Więc brak wydarzeń jest jak najbardziej przejawem nieskrama. Jeszcze 2. Jedno moje i jedno twoje, więc ja już teraz mogę odetchnąć spokojnie, bo jak mówiłeś, przypomniałem sobie kolejny.
Ja mam takie hasło jak Scrum otoczony betonem. Dobra. Czyli mamy enklawę skramową w betonowej organizacji, która absolutnie nie wie, co to zwinność, chce harmonogramy na wszystko, a kiedy to będzie, a za ile, a powiedzcie mi, kiedy ten dwuletni projekt się skończy, ile będzie kosztował i generalnie wszystko, co za tym idzie, czyli brak... Zabrałeś mi ten teren. Ja ci pomogę. Brak agile mindsetu. Brak agile mindsetu, W otoczeniu skrama. Tak. Chciałem powiedzieć brak autonomii zespołu, brak samozarządzania, samoorganizacji, no bo wszystko musi być od linijki, zgodne z korpo. Który jest problemem, ten brak agile mindsetu w otoczeniu skrama, który jest problemem i który wtedy wymaga od skrama stara bardzo dużych umiejętności, żeby faktycznie ten element zapewnić, nie? Żeby zniwelować ten brak agile mindsetu w organizacji, ale faktycznie bardzo często przekłada się na to, że zespoły w pewnej chwili też mają dość. Nie? Albo skrama stara. To ja 10 wezmę. No bo powiedziałem o tym, że czasami nie ma wydarzeń, a wezmę 10 ogólny, czyli niewłaściwi ludzie na wydarzeniach. To też jest mega jakby nieskramowa rzecz. Rozpocznę od końca. Na retro albo przedstawiciele na przykład obcy, że tak powiem, klienci. Czyli klienci, ludzie, którzy niekoniecznie są w zespole i którzy chcieliby wiedzieć, co robimy, ale jak pracujemy, ale niekoniecznie i jakie mamy problemy, ale niekoniecznie są do tego, niekoniecznie muszą to wiedzieć, albo wysyłanie tych notatek gdzieś, nie? Notatek po tym zawierających akcje. Na review. Brak interesariuszy. Totalnie. Pójdę na retro, ale nie pójdę na review, nie? Bo po co? To też często wynika z tego, że ludziom się myli. Bo N na R są oba. Oba są jeszcze na R, refinement. To tak, jest tak. O, brak refinementu, to ale jest kolejne. Właśnie to jest wydarzenie. Tak, ale dobra, ale idę w tył znowu, nie? Czyli dalej mamy daily. Na daily project manager, product owner, scrum master, klient. Nie? Po to, żeby dopilnować, posłuchać, zebrać status. Jakby nie można było poczekać, tak? Znowu, planowanie. Nie? Na planowaniu mogą być interesariusze, dlaczego nie? Nie? Ale na planowaniu też zdarza się czasami udział elementu obcego. Na planowaniu chyba największy problem jest to, że ktoś planuje za zespół. Nie? To niewłaściwi ludzie, na niewłaściwym miejscu. Ale ten refinement jeszcze, który nie jest wydarzeniem. Wiadomo, nie jest wydarzeniem, ale jakbyśmy wypisali skrama, to by był. Więc tak. Możemy go za ten 10 punkt tam włożyć, że albo się nie dzieje w ogóle, albo się dzieje, na przykład product owner sam sobie rozmawia z... Czyli niewłaściwi ludzie na niewłaściwym miejscu, albo brak, nie? Albo brak, albo zespół sobie rozmawia sam bez interesariuszy, którzy mogliby wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Generalnie różno jest tak, dużo jest różnych takich konfiguracji, w których po prostu niewłaściwi ludzie na niewłaściwym miejscu. I to był nasz dekalog nieskramowy rzeczy, które omówiliśmy w 12 minut i 45 sekund. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. A jeżeli widzicie jakieś rzeczy, które powinniśmy tutaj dodać, bo pewnie jest ich jeszcze bardzo dużo. Zachęcamy, jak zwykle. Komentarze są po to, żeby wrzucić tam od siebie kilka rzeczy, żeby dać upust swoim emocjom. Może są rzeczy, których nie powiedzieliśmy, a są ważniejsze od tych, które powiedzieliśmy, bo my stwierdziliśmy, że te 10 jest najważniejszych. Dzięki.